Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Jest takie powiedzenie, że zdrowe żywienie zaczyna się przy sklepowej półce, czyli od właściwych wyborów zakupowych, żywieniowych. Proszę powiedzieć w tym świetle, dlaczego tak ważne jest czytanie etykiet produktów spożywczych? Na etykietach produktów spożywczych są bardzo istotne informacje, które mogą nam pomóc w zbilansowanej, prawidłowej kompozycji naszej codziennej diety. Między innymi informacje dotyczące wartości odżywczej, dotyczące składu produktu i te informacje o wartości odżywczej, na przykład o wartości energetycznej, mogą nam pomóc właśnie w utworzeniu tej zbilansowanej całodziennej diety, tak żebyśmy żywili się w odpowiedni sposób, który zapewni nam i zdrowie, i dobre funkcjonowanie w naszym codziennym życiu, całej naszej rodziny, zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. A czy zakres informacji podawanych na etykiecie jest ściśle regulowany prawnie, czy producenci mają jakąś tam dowolność co do tego, co umieszczą na tej etykiecie? Sprawy umieszczania informacji na etykietach produktów są regulowane prawnie. Dzisiaj na poziomie Unii Europejskiej główne zasady, natomiast część rzeczy rzeczywiście mogą też kraje członkowskie doprecyzowywać, ale jest to obszar bardzo dobrze uregulowany, bardzo szczegółowe są wymagania w zakresie znakowania żywności. Krótko mówiąc, konsument ma prawo wymagać od producenta, od sprzedawcy okazania informacji o wartości odżywczej i składzie produktu, tak? Konsument ma prawo oczekiwać pewnych informacji o produkcie i jest to zapewnione i tak być musi. Ja bym tutaj może podkreśliła, że w ogóle kwestie informowania konsumentów o żywności są w prawie żywnościowym jednym z priorytetów. Oprócz tego, że żywność, którą spożywamy, ma być bezpieczna i odpowiedniej jakości, to bardzo ważną kwestią jest poinformowanie konsumenta o żywności. Między innymi nie wolno, to jest jedna z podstawowych zasad, nie wolno konsumenta wprowadzać w błąd co do informacji dotyczącej żywności. To proponuję, żebyśmy przeszli teraz pokrótce przez takie najważniejsze elementy tych informacji, które się na etykiecie znajdują. I z tego, co wiem z badań wynika, że konsumenci najczęściej zwracają uwagę na trwałość produktu. To może zacznijmy od tego. Dlaczego to jest takie ważne, żeby to sprawdzać i jakie tam się pułapki kryją? Trwałość produktu rzeczywiście jest to element, na który konsumenci bardzo często zwracają uwagę. My prowadziliśmy niedawno takie badania. Pytaliśmy konsumentów właśnie, na co zwracają uwagę i na trwałość produktu rzeczywiście ponad 80% konsumentów zwraca uwagę. I słusznie, bo jest to bardzo ważna informacja. Prawo mówi o dwóch rodzajach umieszczania takiej informacji na produktach spożywczych. Może to być termin przydatności do spożycia i drugi termin, który możemy znaleźć na etykietach produktów, to jest data minimalnej trwałości. To dosyć jest skomplikowane, ale tak zostało to skonstruowane, żeby na produktach, które są nietrwałe mikrobiologicznie, umieszczone były informacje dotyczące terminu przydatności do spożycia. Jest pewne sformułowanie używane na etykietach, że produkt należy spożyć do. Jest podany konkretny dzień, miesiąc, do którego musimy dany produkt spożyć. Jak powiedziałam, dotyczy to w ogóle produktów nietrwałych mikrobiologicznie. I po tym terminie produkt nie powinien być spożywany przez ludzi. Drugim terminem jest data minimalnej trwałości i znajdziemy na etykietach takie sformułowanie najlepiej spożyć do. Najczęściej będzie to miesiąc i rok podany i to dotyczy produktów, które nie stanowią jakiegoś zagrożenia mikrobiologicznego
dla naszego zdrowia, mają dłuższy ten termin jakby przydatności do spożycia. I ważne jest może też, żebyśmy tutaj podkreślili, że w obrocie nie mogą znajdować się produkty zarówno po terminie przydatności do spożycia, jak i po upływie daty minimalnej trwałości. Czyli to, co kupiliśmy i w domu, jeżeli czytamy, że termin przydatności do spożycia już minął, to ja proponuję takich produktów już nie spożywać. Natomiast jeżeli minęła data minimalnej trwałości, na przykład na makaronach, no to tylko oznacza, że producent już nie gwarantuje po tej dacie pełnej jakości produktu. Natomiast najprawdopodobniej nie będzie taki produkt stanowił zagrożenia dla zdrowia naszego. Kolejnym takim punktem żelaznym i drugim w kolejności, jeśli chodzi o popularność i uwagę poświęcaną, jest skład produktów. Proszę powiedzieć, co on nam mówi i jak należy czytać skład produktów. Kolejna bardzo ważna informacja. Prawo dzisiaj wymaga, żeby wszystkie składniki były wymienione na etykietach produktów. Są pewne wyłączenia, na przykład na jabłkach, tak, czy na innych owocach świeżych czy warzywach. Nie jest wymagana informacja o tym, co jest w składzie, ale to jest oczywiste. Natomiast produkty wieloskładnikowe muszą mieć podany skład, więc konsument może zapoznać się z informacją, z czego dokładnie ten produkt został wytworzony. Bardzo często są też informacje o ilości pewnych składników. Generalnie ten skład jest podawany w kolejności malejącej, czyli od takiego składnika, który stanowił największą tą ilość użytą do wyprodukowania danego produktu, w kolejności malejącej do tych, które stanowiły najmniejszy odsetek. Czyli jak widzimy cukier na pierwszym miejscu, to raczej... To znaczy, że w tym produkcie głównym składnikiem jest cukier. I to już jest jakby też wskazówka, żeby raczej odłożyć taki produkt. Ja nie chcę mówić, że generalnie, żeby odkładać takie produkty, bo każdy produkt ma swoje miejsce w diecie człowieka, tylko ważne, jak my później komponujemy tą dietę, jak takie produkty, jak często je spożywamy, w jakich ilościach. Kolejna ważna rzecz, myślę, że bardzo ważna rzecz, bo ona może być czynnikiem wpływającym na decyzję o zakupieniu konkretnego produktu, są tak zwane oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Czyli producent na etykiecie jakby zachwala jakość tego produktu, jego walory zdrowotne, pisząc na przykład, że obniża ciśnienie albo redukuje cholesterol. To też nie jest dowolne. Dowolne, prawda? Co tam sobie ktoś napisze? To jest nowa rzecz od kilku lat. Rzeczywiście oświadczenia żywieniowe i zdrowotne są regulowane dzisiaj prawem żywnościowym na poziomie Unii Europejskiej. I czym innym są tak zwane oświadczenia żywieniowe, które informują o tym, co w produkcie może być w zmniejszonej ilości, w zwiększonej ilości, albo czego może nie być. Podam przykład o obniżonej zawartości cukru, albo że o obniżonej zawartości energii, ale może być również, że ten produkt jest bogatym źródłem witaminy C, czyli mamy takie przykłady, gdzie komunikat może być informujący o obniżonej zawartości i o podwyższonej. I na to są szczegółowe wymagania dzisiaj prawne, które mówią, kiedy producent może umieścić dane oświadczenie żywieniowe. Musi być spełnione kryterium ilości tych składników, o których komunikuje. Przykładowo, żeby napisać, że produkt jest źródłem witaminy C, to ten produkt musi zawierać tyle witaminy C, która odpowiada co najmniej 15% zalecanego dziennego spożycia na daną witaminę w 100 gramach produktu. Przy produktach płynnych ta ilość jest inna. Natomiast może też taka ciekawostka, produkt o obniżonej zawartości energii, to wtedy musi być produkt o obniżonej zawartości co najmniej o 30% w stosunku do innych podobnych produktów. Jeśli chodzi o zdrowotne oświadczenia? Zdrowotne oświadczenia są również regulowane. Jest to może trochę bardziej skomplikowana kwestia niż te oświadczenia żywieniowe. Oświadczenia zdrowotne dotyczą związku między składnikiem produktu spożywczego albo pomiędzy produktem spożywczym albo jakąś grupą produktów spożywczych a zdrowiem człowieka, tak generalnie mówiąc, chociaż jak wejdziemy głębiej, to są różne grupy tych oświadczeń zdrowotnych, mogą być takie, które nawiązują do zmniejszania chorób,
albo dotyczą zdrowia dzieci i na to wszystko są różne drogi dochodzenia do uzyskania zgody na konkretne oświadczenie zdrowotne. Myślę, że ważne jest to, że wszystkie oświadczenia, które dzisiaj producenci chcą stosować, czy mogą stosować, to są oświadczenia zaakceptowane na drodze oficjalnej poprzez procedury w Komisji Europejskiej po uzyskaniu pozytywnej opinii Europejskiego Urzędu do spraw bezpieczeństwa żywności, więc prawo to ściśle reguluje i powinno to być dzisiaj egzekwowane też przez służby nadzoru. To jest trudny obszar, ale pomału myślę, że dojdziemy do tego, żeby konsumenci nie otrzymywali jakichś mylnych informacji. I jeszcze raz podkreślę główną zasadę prawa żywnościowego, jedną z głównych zasad prawa żywnościowego. Nie wolno konsumenta wprowadzać w błąd, czyli jeżeli jakaś korelacja między składnikiem a zdrowiem nie ma dowodów naukowych, to nie może być taki komunikat umieszczany na etykiecie, ale również w reklamie. Słyszymy dzisiaj reklamy różnych produktów, więc to jest bardzo delikatna materia. Na pewno nie wolno na żywności umieszczać żadnych informacji, które by wskazywały, że produkt może zapobiegać chorobom albo leczyć. Takie oświadczenia to są oświadczenia medyczne i wolno je stosować wyłącznie na produktach leczniczych. Kolejną ważną informacją zawartą na etykietach produktów spożywczych powinna być informacja o zawartych w nich alergenach. Zgodnie z obowiązującym prawem producent musi umieścić na etykiecie informacje o składnikach, dla których są dzisiaj dowody i prawo żywnościowe wskazuje, że mogą mieć działanie alergizujące. Do takich składników między innymi należą zboża, na przykład pszenica zawierająca gluten, także mleko, jaja, skorupiaki, ryby, orzechy. I te składniki muszą być w pewien sposób wyróżnione na etykiecie, tak żeby osoba, która ma problem z alergią lub nietolerancją na pewne składniki żywności, żeby mogła w łatwy sposób zidentyfikować, że są źródła takich składników w danym produkcie. Pani profesor, ważną nowością na etykietach produktów spożywczych jest obowiązkowa informacja o wartości odżywczej. Proszę powiedzieć, jak konsumenci mogą skorzystać z tej informacji? To jest rzeczywiście nowość. I od 14 grudnia 2016 roku większość produktów na rynku musi mieć już informację o wartości odżywczej. Producenci się od kilku lat do tego przygotowywali, więc na wielu produktach już mogliśmy znaleźć informację o wartości odżywczej, ale jest to jako obowiązek pewna nowość. Są to bardzo ważne informacje z żywieniowego punktu widzenia, ponieważ konsument może przeczytać, ile kalorii wnosi dany produkt, ile białka, ile tłuszczu, ile węglowodanów, także ile soli dany produkt wnosi. To pozwala dzisiaj świadomemu konsumentowi na prawidłowe komponowanie diety. Jest to informacja o zawartości tych poszczególnych składników, ale także producenci umieszczają informacje o procencie zawartości tłuszczu czy białka w odniesieniu do tak zwanej referencyjnej wartości spożycia, czyli to jest ilość ustalona jako dzienne, rekomendowane czy zalecane, czy właśnie referencyjne wartości spożycia. Odnoszą się one do 2000 kilokalorii dziennie. To jest wartość przyjęta jako taka wartość całodziennej diety dorosłego, przeciętnego człowieka i na tej podstawie ustalono, jakie są te referencyjne dzienne wartości spożycia dla innych składników odżywczych. I możemy znaleźć informację na etykiecie, że 100 gramów tego produktu na przykład wnosi 30% energii w odniesieniu do właśnie tej całodziennej referencyjnej wartości spożycia i wtedy wiemy, że spożywając 100 gramów takiego produktu już pokryliśmy zapotrzebowanie na energię w 30% i odpowiednio dla poszczególnych składników tłuszczu, białka możemy takie informacje znaleźć. Myślę, że to jest bardzo cenna informacja, która ułatwi dzisiaj komponować dietę świadomemu konsumentowi.
Kolejną taką kwestią, która budzi duże emocje, kontrowersje i obawy konsumentów, są tak zwane numery E, czyli dodatki do żywności. Proszę powiedzieć, jest się czego bać, czy wszelkie dowody naukowe i argumenty przemawiają za tym, że jednak one są konieczne i nie takie straszne, jakie malują? Rozmawiamy o znakowaniu żywności. Informacje o zawartości substancji dodatkowych muszą być również umieszczane na etykietach produktów spożywczych. Jest taki wymóg, żeby informować o numerze tak zwanym E i podać jednocześnie funkcję technologiczną, albo można podać nazwę danej substancji dodatkowej, ale również wskazać funkcję technologiczną. Wszystkie substancje dodatkowe, które są stosowane, to są te substancje, które wolno stosować, czyli prawo żywnościowe umieszcza listy substancji dodatkowych, które wolno stosować w konkretnych grupach produktów spożywczych. Są to substancje ocenione pod względem bezpieczeństwa. Dla tych substancji, dla których jest to uzasadnione, żeby podać pewne limity górne stosowania, bo tak wynika z danych toksykologicznych, to takie wymagania są określone i producenci muszą się do tego stosować. Więc od strony konsumenta nie powinniśmy się generalnie bać wszystkich substancji E i substancji dodatkowych. Rzeczywiście czasami są takie informacje straszące o tym, że w produktach są substancje dodatkowe, że te E mogą stanowić zagrożenie. Jeszcze raz chciałam podkreślić, te substancje, które są stosowane przez przemysł spożywczy, to są substancje dozwolone i w dawkach, które są dozwolone. Dla przykładu powiem, że są takie substancje dodatkowe, które naturalnie, te związki występują naturalnie w świecie choćby roślin, na przykład kwas benzoesowy. Substancja konserwująca, stosowana jako rzeczywiście dodatek do żywności i ma swoje E przypisane, to jest związek, który naturalnie występuje na przykład w żurawinach czy w borówce. I też spełnia taką funkcję konserwującą. Podobnie witamina C, prawda? Podobnym przykładem może być witamina C. Jako kwas askorbinowy ma przypisany numer E, E300. Jest to przeciwutleniacz, a z drugiej strony jest to ten sam związek, który nazywamy witaminą C. No dobrze, ale może są jakieś dodatki do żywności bądź ich grupy, które jednak trzeba mieć na cenzurowanym? Warto zwrócić uwagę na pewne grupy substancji, na przykład jest grupa 6 barwników, dla których są dowody naukowe, że mogą mieć one negatywny wpływ na zachowanie dzieci. Mogą wpływać na przykład pobudzająco. W związku z tym prawo wymaga, żeby produkt, do którego zastosowano dany barwnik, żeby na takim produkcie umieścić informację, że właśnie zawiera barwniki, które mogą działać pobudzająco na dzieci. Do czego doprowadziło to w rezultacie, że producent nie chce umieszczać takiej informacji na produkcie, ponieważ jasna sprawa, obawia się, że produkt nie będzie kupowany przez rodziców dla swoich dzieci. W związku z tym okazało się, że producenci wycofują się ze stosowania takich barwników. Do takich barwników na przykład należy tartrazyna czy żółcień pomarańczowa. Pani profesor, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.